październiku ubiegłego roku stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 1,6%. W tej chwili wzrosła w niewielkim stopniu, bo wynosi nieco ponad 2%. To najniższy poziom bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. W liczbach bezwzględnych to jest grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okolicach 600. Na dzisiaj stan jest, jak dzisiaj to jeszcze sprawdzałem przed przyjściem do studia, to jest 600 osób bezrobotnych, których faktycznie mamy. 17 tam zdaje się osób poszukujących pracy. Więc w liczbach bezwzględnych to wygląda... Wydaje się, że wygląda to jeszcze w sposób taki jak gdyby niezły, natomiast ja zawsze będę powtarzał, że to jest w dalszym ciągu rozmawiamy o grupie 600 osób, które nie mają zatrudnienia i którym powinniśmy zrobić wszystko, aby pomóc. Z zasiłku dla bezrobotnych korzysta jedynie 28% ze wszystkich zarejestrowanych. To nie jest dużo. Tak, dlatego miejmy też na uwadze, że ten zasiłek tak naprawdę, on winien być chyba postrzegany w jakiś sposób, tak ja bym go chciał w tym momencie w taki sposób postrzegać, że okej, skończyłem pewne zatrudnienie, mam zasiłek, pobieram ten zasiłek, ale w międzyczasie aktywnie próbujemy jednak tą pracę znaleźć. Co prawda jest możliwość, bo osoba, która ewentualnie podejmie zatrudnienie, znajdzie sobie samodzielnie zatrudnienie bez powiedzmy naszego wsparcia, czyli samodzielnie znajdzie pracę w trakcie, kiedy pobiera zasiłek, ma możliwość pobierania przez okres połowy, jakby pobierała zasiłek dodatku aktywizacyjnego, tam jest około 600 zł kwota. Więc tak naprawdę też jest jakaś to pewnego rodzaju motywacja. Urząd Pracy cały czas posiada środki z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia. Dlatego każdy bezrobotny może liczyć na wsparcie ze strony urzędu. Cały czas największym zainteresowaniem cieszą się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To są również tak zwane środki na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, te popularnie zwane doposażenia. Tak? Mamy też środki na szkolenia, mamy też środki, które mamy na tak zwane prace interwencyjne, czyli mamy możliwość dofinansowania części kosztów zatrudnienia. Mówię tu o kosztach wynagrodzenia i części kosztów składek. Mamy też możliwość dofinansowania zatrudnienia dla osoby powyżej 50 roku życia. Mamy też taką formę jak roboty publiczne. To są akurat bardziej kierowane w stosunku do jednostek. Mamy prace społecznie użyteczne, gdzie osoby, które również jeśli chodzi o wsparcie, jakie otrzymują z ośrodków pomocy społecznej, mogą również te prace wykonywać. Mamy też środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli mamy tutaj do czynienia z formą, która dotyczy, to jest jedyny przypadek, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, że osoby już zatrudnione mogą być przeszkolone na koszt właśnie urzędu, czy z tych środków, którymi starosta dysponuje.